ハハハ Tyle i Witam Was w Wyzwaniu 100 Dzieci Adasia, tak jak widzicie Adaś tutaj naszą malutką kładzie spać, bo już jest y, zmęczona, czekajcie, o proszę bardzo, ale moi drodzy pojawił się komunikat, że cytra będzie rodzić, zaczął się poród, zobaczcie, widzicie, tak tutaj mam, y, uczyłam chodzenia yy, i mówienia i tak dalej, ale czekajcie, bo nie chcę nie tego przegapić, w ogóle jaka jesteś brudna. Gdzie ty tak łaziłaś? Co? O, tu jakieś brudne. Brudne. Weź to, wyrzuca dasz i napełnisz nowe. Nie chcę jej przegapić, kurczę, powiem wam. No, i dzisiaj, moje, moi drodzy, myślę, że urodzi nam się znaczy, nie myślę, jestem pewna urodzi nam się ostatnie setne dziecko, moi drodzy. Tak! I dzisiaj teoretycznie zakończę już to wyzwanie. Halo, Cytra, co ty? Jak się straszyłam. Co ty miś robisz? O, przyszedł tata. Tata jeszcze jest, jeszcze go nie odesłałam, no bo musi widzieć swoje dzieci. Co wy robicie, Ale w ogóle ona jest brudna. Także mówię, dzisiaj ostatnie dziecko nam się urodzi. Ciekawe, czy chłopczyk, czy dziewczynka? Obstawiajcie. I czy jedno, czy więcej, albo by ja, jakby było więcej, nie? Ale nie w sumie, w sumie chciałabym jedno, żeby było e, równe 100. Byłoby fajnie. Co ty tu robisz w ogóle? Ty to idź się wykąp moja droga i jesteś głodna. Ja tak czuję, że... Ta cytra to mi zaraz urodzi... No i wiedziałam, nie? E, Sawiczka! Ej, ja nie myślałam nad imieniem w ogóle. Sybilla. Serafina. Hmm, tu już będą takie wiecie. Nie myślałam, kurczę, nad imieniem kompletnie. Że my tu mamy takie dziwne imiona, że wiecie. <grymne> że Klara to bardzo tylko ta. Hmm. Delia. O, Delia! <grymne> Linda. Tu chyba są te imiona wiecie, te ludzkie, co nie. No i tak, kurczę, powiem Wam, że nie miałam nigdy psa e, tak w domu suki, tym bardziej. I nie mam pojęcia, e, jakie ten... Jakie imiona, ale dam jej Zuza. Zuzia nie będzie. O! Jest! Jedna malutka! O nie, no to ja muszę przecież zostawić. O Ojejku, pokaż się. <ścoughs> Czy ty jesteś... Do kogo ty jesteś podobna? Hmm. No, niby to cytry, ale. Chociaż no, też... nie, do ojca! Do ojca chyba jesteś podobna. A też chodź, zobacz. Zobacz. Mamy małego psiaka. <laughs> Jaki fajny jego zostawię. I słodka. No, taka biedna, malutka kruszynka. <laughs> tak, ja się nad, nad moimi dziećmi, nad moimi zwierzakami. Ty sobie śpisz dobrze. Adaś To już zostaw tutaj bronka. Właściwie to by trzeba jeszcze ten. Wykąpać tą cytrę. A ty nie możesz? Może Adaś. Um, albo nie widziałam. Jesko dla wenus? A, dobra. <laughs> Patrzcie, ma jedno oko, takie drugie takie. Tutaj widać. Tu w sumie kolory ma po mamy, ale tutaj uszy ma po tacie. Ej, spoko jest. Ej, słuchajcie, Adaś się zwiesił, patrzcie. Adaś się zwiesił. Ale rodzi normalnie. Więc ja nie wiem o co chodzi. Co tam było coś brudnego? Ty w ogóle, moja droga, miałaś się też wykąpać. A idź do pieska, dobra. To chodź, chodź idziemy. Bo Adaś to się zwiesił w ogóle, nie? A dobra, w końcu się ruszył. Pokaż ją. No pokaż ją. A, później masz wykąp. Chodź też, Rodzi tu, chodź. Ale wiesz co, zróbmy w ten sposób, chodź. Żeby to się nie pobaczyło. Jakaś liczna, zobaczcie. O, ej, i fajnie, że te oczy ma. Jedno takie, drugie takie, super. No, a Adaś. O, jaka malutka. Bronisław jest głodny? Jak to Bronisław jest głodny? Przecież tam wszystko ma. Nie, nie tak chciałam. a, daś, a ty pójdziesz wykąpać cytrę. Eee, tak. O, przyszła mamusia. To może tutaj zrobimy... ...wykąp. Bo jest strasznie brudna. Brunek, a czemu ty nie jesteś, mi powiedz. To jest tyle misek, co ty, co ty? Ty, ty już pewnie byś chciał do domu, ja cię odeślę do domu. Ale... No to chwilkę jeszcze. No. Dawaj. Trzeba by później ten... Małą znieść na dół. To w sobie tak możemy zrobić. Później ją podniesiesz, chodź. dasz? No Adaś nie, chodź ją wykąpać. Chyba, że przez Rozji tutaj oni nie mogą się pomieścić. Bardzo możliwe. Ale w końcu się udało i Rozzi ma Super. Rozzi ma Tak, Gosia. Rozzi <ścoughs> Cytra ma prawda? Wiecie, o to mi chodziło. <ścoughs> No, wykąp mi tą cytrę, co tu się dzieje? Czekam, że zadzwoni mamuśka, bo jak byłam u niego, to już miała poród za, więc na pewno urodzi w najbliższym czasie. No, dajesz. Tak, po porodzie trzeba cię wykąpać. E? Tak, moi drodzy, mamy ostatniego chłopca. Urodził mi się Wiesław, śliczny mały chłopczyk, jak mój tato, co mój tato ma na imię Wiesław, na sam koniec, o, ale fajnie, powiem wam, Wiesiu, setne dziecko, udało się, moi drodzy, tak naprawdę właśnie w tym momencie skończyłam to wyzwanie, spłodził Adaś 100 dzieci, normalnie, powiem wam, masakra, ponad 3 lata prowadzę to wyzwanie, i w końcu się udało. Mamy setne dziecko. Nieźle, co? No, oczywiście, później mogę zaraz zobaczyć. No, i oczywiście, już nie staram się więcej o dzieci. Już dam do siebie odpocząć. Ja myślę, że zaprosimy sobie Elizę, albo gdzieś z nią wyjdziemy i z nią spędzimy wieczór. Już wystarczy tych kobiet. Było ich 100, było Także że wiecie. Wystarczy. Myślę, że tak. No pewnie nie było ich stop, bo tam były bliźniaki, trojaczki i tak dalej, ale wiecie, wystarczy. No ale to nie będzie ostatni odcinek, bo jeszcze oczywiście chcę zrobić ślub Adasiowi i Elizie. Tak jak to mówiłam, nawet chyba już w pierwszym odcinku tej serii, że taki będzie koniec, że wezmę ślub z Elizą. A jakiś w pierwszym, to na pewno w jakichś tam pierwszych. I właśnie chciałam, by to zrobili jako seniorzy. Także, a pokaż Adasi, jak ty tutaj wyglądasz w ogóle? Ile ci zostało, żebyśmy się wyrobili? Uh, aha, bo to jest przeżyty, dobra. Nie wiem, co to jest. a ty? A ty kiedy masz urodziny, tak swoją drogą? 15. Hmm. To no może jakieś razem to ogarniemy? Co jeszcze nie wiem. Przytuliłem jeszcze Adaś i idziemy zobaczyć naszego ostatniego snusia. Normalnie Adaś jestem dumna. Wy też bądźcie z niego dumni i ze mnie, że udało nam się 100 dzieci spłodzić. Normalnie ja. Jesteśmy, a to jest ta druga mamuśka. To w sumie Adaś daje róże. Idziemy zapukać do drzwi, poznać naszego ostatniego synka. Tak się teraz zastanawiam, czy, czy jest w ogóle na YouTube jakaś osoba, która skończyła to wyzwanie? Na polskim, wiecie... 100 dzieci. Tak do końca, nie że tam zmniejszyła liczbę i tak dalej, tylko takie prawdziwe 100 dzieci. Ciekawa. No się Adaś udało, choć. Cały dłonie jej. Zostaw już. Gdzie jest nasz Wiesiu? Czekajcie, to jest Hektor. Czyli tutaj jest Wiesiu, tak. Postawiłam już mu nawet kołyskę, żeby. później nie musiała przestawać, bo bym tę łóżkę Ale nieważne zresztą. Spłodziłaś ostatniego syna. Normalnie aż, aż ją ja pocałuję. Albo nie, nie, nie całujemy. Koniec, wyzwanie skończone. Adaś, chodź. Idziemy tutaj przytulić naszego maluszka, nic nie całujemy, nic, już żadnych dzieci, już teraz jest tylko Eliza, A jest ona tu opowiada chyba o porodzie mi się wydaje, wiecie, chociaż nie, o jakichś robotach opowiada, kurde, Jozabach, masakra, e, no proszę, no, nie chcę iść z niej, <gry> dobra. Nie znam, powiem wam. Także to, ja mówię, to nie będzie ostatni odcinek, yy, bo na pewno będzie jeszcze ślub. Nie wiem, czy będzie jeden, czy dwa, czy więcej. Zobaczymy. Ale na pewno jeden jeszcze będzie. To na 100%. A czy więcej? No ja wiem, że cię obudziłam, ale no, Wiesiu. No musimy cię przytulić, bo ty jesteś osta ostatnim. Czekaj, ja ci muszę aż zdjęcie zrobić. O! Tak! Piękne ujęcie, słuchajcie. Dobra. Mamy! Mina Adasia i Jego jest super! O Jezu Wiesiu, Ty jesteś bardzo głodny, już ci karmię! Już ci karmię! Te to jeszcze też przytulimy, czemu nie? Jak najbardziej! No. Nieźle! Pierwsza była słuchajcie Marysia, nie? Marysia i Grzesiu? Bliźniaki chyba pierwsze były, dobrze ja pamiętam? Ale też w tym ostatnim odcinku sobie trochę powspominamy. Mm, a to będzie ostatni wiesiu. <grymne> Nie Nieźle. Powiem wam. No i dzisiaj mamy kurczę. Yy, ostatnie setne dziecko. I Cytra urodziła w końcu swojego szczeniaczka malutką megram, ale dała w końcu najmniej. Zuzie! <grymne> Właśnie. Po tylu, po tylu tygodniach, miesiącach właściwie. Która biedna się domagała. Że chcę... Końcu ma. Super. No i dobra, wiesz co, Ades, To w takim razie kurczę tylko, że jest 620. A to my pójdziemy do Elizy, słuchajcie. Powiedzieć, że ukończył Ades wyzwanie i że w końcu mogą być razem. Tak. Boże, jaka tu śnieżyca. życa. Masakra. No chodź Adres, chodź. Zapukaj do drzwi. Mam nadzieję, że Eliza nas puści. Wiem, że jest wcześniej rano, ale to nie jest. myślę, że Adres... Adaś... O! Patrzcie jak leci. O, Eliza! Eliza, ty tutaj już robisz widzę grilla dla nas normalnie. Na tym śniegu. Chodź, adas, chodź tutaj. Poczekamy aż zrobi. W sumie może zjeść, chociaż. O, no, nawet jesteś trochę głodny. Oj. A faktycznie, żeby to był jakiś jeszcze ten przecież. Że dawno się tym nie bawiłam. Niestety, część dzieci. Yy... Poumierała. Chodź, adas, A da się autokorować? Ojej, Eliza. Coś ty to tu przyniosła. Nie na śnieżyca. Da się. Za wojnę posiłek, adas. <laughs> sobie. Tak, śnieżycy. Czemu nie? ja czy na przyjdzie? <laughs> Właśnie, bo to jest nasza Kicia. Co ty się, Eliza, przewróciłaś? Ej, patrzcie, już urosła. O Jezu, ona ma pchły, biedna. Adas czy masz przy sobie jakiś ten? Ja mu kupowałam. Mamy. To mu damy. Dawaj, Eliza. <laughs> Dlaczego no ładnie wygląda? Co no, nic się nie zmieniła, nic się nie starzeje. Normalnie ta sylka. <laughs> Ale jest trochę zła. No cześć! W końcu! Nie denerwuj się! Udało mi się skończyć. Tak, już będziemy planować wesele, moja droga. Mówię ci to. Jeszcze troszeczkę. Tak, okaż mi jej podziw, że tyle wytrzymała. Naprawdę, obejmijmy ją, bo... Która kobieta by wytrzymała, <grym i> wytrzymała> co to, co... Nie no, teraz się śmieję, dajcie spokój. Nie, 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 tu nie porównujemy, bo... Było wiele komentarzy przez całą tę serię, właśnie tego typu, że tutaj niektórzy brali bardzo na poważnie. To jakby nie było, jest gra. Chociaż ja... Zawsze staram <grym> się traktować ludzko moich simów i się strasznie do nich przywiązuję. No tutaj do Adama to jestem strasznie przywiązana i powiem wam... Że że nie wiem <taki> tak dziwnie, jak skończę tę serię. Naprawdę. Yy, ale. Może się jej poschlebiać. No. Co to? Śniadanko. Na dworze. Śnieżyca. Ale co? Patrzcie gładnie. O, tam też się ktoś przewrócił. Czekać, czy to jakieś nasze dziecko? <taki> Pewnie tak. <taki> Tutaj wszędzie nasze dzieci. O kurczu jest ich setka! Znaczy już nie ma setki, bo mówię, poumierały niektóre. Poczekajcie, aż, aż sprawdzą. Hanna, pokaż się, Hanna. Czy jesteś podobna do Adasia? Chyba nie. To chyba nie jest ateś, Nasze dziecko. Czy się twoje. Eliza! Boże, kobieto, uważaj! Odłóż, chodź, Adasz, odłożymy. Gdzie ty na telewizor? Na no, ten telewizor, już biegniesz, już biegniesz. A, musimy tą kici znaleźć, bo ona jest. O, tu jesteś. Bo ty masz płyn, a ja mam ten. Aha. Chodź, przywitamy. Myślę, że ten dzień możemy sobie tutaj spokojnie u Elizy spędzić. Tam do Venus na pewno przyszła opiekunka, albo nie, ona jest w żłobku, pewnie. Eliza, gdzie ty idziesz? Ty? Aha, okej, okay. wzięła talerz. Dobra. Okej. Okay. Pogłaszcz. jest smakowik od weterynarza. Zdecydowanie. Zobaczysz, zaraz nie będziesz miała tych wstrętnych pijeł. Uczuciowa, złośliwa i przyjazna. Tak jak Niby, się, niby, wiecie, to się wyklucza, ale nie, to nie, nie zawsze tak jest. <grywa> Pochwal. No widzisz. Poznaj. Jesteś taka sama jak Mirka, wiesz? Identyczna praktycznie. <grywa> Zaproponuj przyjaźń. O nie. Jesteś żłobku, ale co to by się tam dzieje, mała? <grywa> Właściwie to byśmy musieli... A nie, Elisa chyba już była u nas, co nie? Zobaczyć małą, chyba tak. Dobra, wystarczy już z tobą. Gdzie Eliza? Gdzie ty jesteś, moja droga? Tak, jesteś. Chodź, Adaś. Pocałuj w policzek. Tak, zdecydowanie Eliza... Elizie należy się teraz trochę czułości, miłości. Przez cały ten czas tyle kobieta znosiła, że... Że naprawdę. No, może nie pięć sześć tej łazience? No ale dobra, trudno. Szybuję o ten ślub, nie? Bo ja bym chciała zaprosić jak najwięcej Simów, ilu się da. A już na pewno takich wiecie, którzy y, gdzieś tam mieli swoje historie tutaj w tej serii. Ale zobaczymy, co mi to z tego wyjdzie. Leto. Myślę, że Bara Bara będzie dobrą opcją. A tu w ogóle jest, jest jakieś lekarstwo, patrzcie. O, ale sobie odłóż. No dobra, chciałam zabrać. Ale to, żeby komuś dać, żeby nie było. A tak, oni obydwie są seroniami. Seroniami są, tak. Seniorami. I trzeba o tym pamiętać, bo wiecie, ja się trochę boję. Jakby teraz na koniec, a to się Ale wyzwanie zrobiłam, słuchajcie, udało się. Także no Patrz, to tu jakiś ładny obrazek jest No Ades. Która to jest? 11. Okej. Okay. Ja myślę, że Adaś na pewno Eliza jeszcze gdzieś zaprosi na jakąś kolację Ale może teraz wrócimy do domu, zobaczymy jak tam nasza mała. Bo widzę, że jest wściekła wręcz w tym żłobku, chyba jej się nie podoba, że tam jest. No i nasza mała Zuzia. Właśnie, muszę odesłać tatusia już do domu. Bo tam pewno za nim tęsknią. Bronisława, także go odeślę. Ale atas Nie śpi? co ty? Pocałunek z pasją, jak najbardziej. O, Eliza jest śpiąca. Dobra, pocałunek z pasją i lecimy do domu. Z Elizą na pewno jeszcze się spotkamy, no i na pewno na ślubie, wiadomo. Wiecie, kobieta zawsze wygląda lepiej, bo może farbować włosy, prawda? Więc tego tak nie widać. Ale zmarszczki ma, żeby nie było. Ale jest śliczna. Dobra, lecimy do domu. Dobra, jesteśmy. Pokaż, co się z tobą dzieje. Co się dzieje, że ty jesteś taka zła? Powiedz, mała. Chodź, a też do niej szybko. Sobie jeszcze go zostawię, bo nie wiem, czy on tak. Że nawet, wiecie, poznał to swoją córkę, ona chyba gdzieś tam na dole jest mała, ale fajna jest. Fajnie, że ma te oczy takie. Tutaj, cytra, szczęśliwa, biega po całym domu. Zobaczcie. No widzisz, w końcu. Eee, nie. Co ty jesteś taka zła? No już tatuś jest, nic się nie denerwuj. Obaw się, pokaż, co tobie tu brakuje. Ojej, kujka, ty jesteś głodna. Chodź, damy ci jeść. Tu normalnie, przy stole. O, tak, jest krzesełko. Mm. A, bo to mam na ciebie. Daj jedzenie. Co by ci dodać, moja droga, dobrego? Nuggetsy. A masz te O! I w ogóle ta nie. Co, że ona nie była ostatnia. To by było też super zakończenie. No, ale. Ale też miło, że urodził się syn, który ma imię jak mój tata. <tosłuchaj> też tak fajnie. Lubię Adę, powiem, mam bardzo go lubię. No, ja tak mam, że się trochę zżywam z Simami. I będziemy go parkować. Ale tak jak mówię, myślę o tej serii z Venus, właśnie. Bo kosmicko nigdy nie gra. Myślę, że ona będzie śliczna. I, I można by coś pomyśleć, kurczę. Już wcześniej o tym mówiłam i tam pisaliście w komentarzach, że tak, że też chcielibyście, więc pomyślę nad czymś. No, idziemy jeść. Ale czy ty też po nią przyjdziesz, czy co? Rumba jeździ. Słucham. Dobra, Adaś, to zrobimy inaczej. Nie, nie, nie. Posadziłem do krzesełka. Kto do ciebie dzwoni? Problem na sprawdzianie? Co? Na szukaniu na... naprawdę. Niech jeszcze raz napiszę. Okej. Okay. Chodź tu posadź, bo widzę, że coś tutaj nie zadziałało. O! No nie! Teraz Mirka ty znowu! Mirka, przecież ty miałaś dopiero co kotki! Nie! Bo zaraz nam się tutaj małe zwierzenie zrobi w tym domu. Naprawdę! No, posadź ją. A ty wcinaj mała. Chodź, Adaś. Napełnię miskę. Ciebie, mój drogi, też już odeszlę do domu. A gdzie ty jesteś, malutka? No co ty tutaj tak szczekasz? Fajne jest. O! Bronek tutaj pilnuje. Naszej małej, dobrze, dobrze. Razy w szkole tam jakieś a co tobie się dzieje? Dlaczego ty jesteś smutna? Co się dzieje? Kocze, Adaś! Ada, płacze, chodź. Czemu ty jesteś smutna? Ochyta? To nie było dobre jedzenie? Jak to o tym nie jest, To zobaczcie. A, A ciekawe, czy mała by coś z nim mogła? Z takim. Co to się z tym dzieje? Dobra, Adaś, to chodź. Wyjmij ją przede wszystkim. Gdzie ona polecała? No, pod kanapę mi wlazła! Halo, je ja chciałam sprawdzić. Zuzia. O jesteś. Dasy, o ja! To musi być urocze. To musi być urocze. Chodź, daz weź tutaj może zawołaj Bronka, bo on tak chodzi dziwnie i nie jest sam. Jest też jakiś smutny chyba, odpowiedzialna. Mhm. Szkolny projekt. Dobra, dobra. No. I jak tam? No i co? Chodź go pogłaskać. Rosie? O Jezu, i co wykąpać. O, poszłaś, dobrze. Pokaż. Ja uwielbiam takie rzeczy. Nooo. jaki to urodz? Rozmawiaj, ja wiem. Stara, a głupia, nie? No cóż. I naśladuj, o tak. O, przyjaźniam się. Właśnie, a może byśmy ją wzięły ze sobą, Zuzie, do serii nowej. Dajcie znać. Ja myślę, że byłoby fajnie. To naśladowanie będzie, będzie fajne. O. Co ty, co ty? To było to naśladowanie? a da się cieszy. A teraz, a to no, ona to jak kotka tak samo, a ten. Yy, co ty robisz? <grywia> Przytul Patrzcie O a co ci chodzi? Co ty robisz? To mnie mówisz. Czekajcie, by tak chciałam jego miny zobaczyć. W ma oczy mega. Naprawdę o. Urocze ale mała! Bo ty to musisz iść na nocnik. Czy to umiesz już po schodach? Bo ja nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Idź, idź, bo się musisz uczyć chodzić. Boże, to naprawdę jest zwierzę nie Mamy troje simów i dwa, cztery, pięć zwierząt. <śmamy> Spoko, co? Wejdziesz? Chyba masz już trzeci. Pięknie! Tak, także tu chowamy nową yy, bohaterkę nowej serii. O, może tak, jeszcze nie wiem co to będzie i w ogóle, ale, ale co tam. I myślę, że może z Uziemy też wzięłam, byłoby fajnie, co? A ty co ty tu? Ty na nocnik, na nocnik, gdzie jest twój nocnik? Cię na dole też nie się postawić. Chodź, moja droga, chodź. Czy już zrobiłaś pieluchę? Nie, jeszcze nie. A, my tutaj nie mamy tego gryzonia. To ja jeszcze gryzonia kupię. A kogo kupiłam? Szczurka. To no jest spoko. To nas nie interesuje. Ty tu sobie sikasz bardzo dobrze. O, i tu już jesteś śpiąca, tak naprawdę. To by zaraz trzeba cię położyć. Ty, moja droga, byś sobie musiała zjeść coś. Co z wygada? Co do ciebie dzwoni? Nie. Nie. Koniec. Już romansów. Adas, ty później poczytasz do snu. A do Rozji? Właśnie, Rozji, ty dawno w nie byłaś. A, bo to. Przez ten ten. jej sławę, że tak powiem. No? Co ty tak długo? Ojej, kupa poszła. że <grym> jak się ogląda. Adas? Kupa powiedziała. Słyszeliście? Adas, czy ty idziesz? Adas? No dlaczego? Idź. No jak to nie możesz? Ja nie wiem, dlaczego to się tu tak jakoś dziwnie... Chodź, moi drogi. Teleportuj się tutaj. Tak będzie szybciej. Ej! Kto posprzątał nocnik? Ciekawe. Gdzie on jest? A patrzcie, on się gdzieś no, Coś tu jest nie tak z tym. Adaś, Chodź tu. Ja nie wierzę w to. Chodź szybko. Mała, nie. Nie, nie, nie. Chodź tutaj. I poczytaj jej do snu. No jak nie możesz? To położę spać. Adaś gdzie idziesz? No, czemu czemu nie może czytać, kurczę? To jest dziwne. No, jest śpiące. Hmm, ciekawe. Ale dobrze moi drodzy, tym pięknym akcentem ja będę się z wami żegnać. Małe, setne dziecko, czyli moi drodzy, oficjalnie ukończyłam wyzwanie 100 dzieci. Tak, jestem z siebie dumna, mam nadzieję, że wy również udało się. Ale tak jak mówię, no na pewno jeden odcinek jeszcze na pewno będzie, a może dwa zobaczymy. Także żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnych filmach. papa. Pa.